Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś piątek, 27 dzień października. Z Biblią na co dzień są słowa z psalmu 27, wiersz 1. Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? I z listu do Filipian, 4 rozdział, 13 wiersz. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Mam wrażenie, że w każdym dniu naszego życia, w zasadzie każdy, napotyka na różnego rodzaju trudności. Musimy zmierzyć się z wieloma niepewnościami. Przyglądając się temu, co dzieje się na świecie, często zaczynamy się bać. Bać o swoją przyszłość, o to, co przyniesie kolejny dzień, miesiąc albo rok. Tak wiele niepewności, tak wiele strachów, tak wiele obaw, czy to w nas samych, czy na świecie. Cała ta sytuacja bardzo mocno potrafi przygnieść i obciążyć mnie, ciebie, członków naszych rodzin, naszych bliskich, naszych znajomych. Nieraz jest tak ciężko i tak niepewnie. I w tej właśnie sytuacji Pan Bóg przychodzi do nas, aby nas podnieść, aby wlać w nasze serca nadzieję, aby przyjść z pomocą, aby dodać sił i przede wszystkim, aby wlać w nasze życie i w nasze serca pokój, bo On jest Bogiem pokoju i Bogiem łaski. Psalmista doświadczył tego, że Bóg ochraniał go w różnych niebezpieczeństwach jego życia. Był z nim wtedy, kiedy jego życie było zagrożone, gdy był w niebezpieczeństwie, gdy się bał, gdy płakał. Za każdym razem mógł doświadczyć, że nie jest sam. Dlatego może wyznać: Pan ochroną mojego życia. Kogo mam się bać? Kogo mam się obawiać? Jeśli w Bogu pokładasz swoją siłę, jeśli w Bogu pokładasz swoją nadzieję, możesz odnaleźć pokój. Możesz odnaleźć siły i chęć do tego, aby zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Bo wiesz, że w te wyzwania, w ten niepewny czas nie wchodzisz samemu, ale jest obok ciebie ten, który jest silniejszy, który jest mocny, który ma władzę. Jest obok ciebie każdego dnia Bóg. Bóg obiecał poprzez słowa swego Syna, Jezusa Chrystusa, że pośle Pocieszyciela. Tym Pocieszycielem jest Duch Święty. To greckie słowo, które użyte jest w trakcie tych zapowiedzi, mówi o tym, który jest bardzo blisko, który wręcz przytula się do człowieka. Greckie słowo parakletos to jedno z tych znaczeń mówiących o Duchu Świętym, jako towarzyszu podtrzymującym człowieka. Dlatego wtedy, kiedy wstajesz w kolejny dzień, wiesz, że będziesz musiał i musiała zmagać się z wieloma niepewnościami życia. Być może przytłaczają cię obowiązki albo przytłaczają cię wiadomości, które docierają do twojego ucha. Przypomnij sobie, że Bóg, który się o ciebie troszczy, jest większy niż to, co przytłacza, niż to, co jest strachem, lękiem, niepewnością i z nadzieją. Tak jak apostoł Paweł, możesz wyznać: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Ruszaj w ten dzień wzmocniony przez Jezusa Chrystusa, w Jego nadziei, w Jego łasce i w Jego pokoju. Dobrego dnia. Zostań z Bogiem.